Opolu mieszka bardzo wielu cudzoziemców. Mają tutaj swoje rodziny, biznesy, żyją tu od wielu lat. No i w sytuacji pandemii, czy mogą być traktowani tak jak pozostali obywatele Polski i zaszczepieni? To pytanie do pana doktora Tomasza Halskiego. Dzień dobry Państwu. Oczywiście możemy szczepić. Mogą się te osoby szczepić bez większego problemu, potrzebują tylko dokument tożsamości, czyli paszport. Jeśli ta osoba ma już nadany PESEL, to jest jeszcze lepsza sytuacja, ale wystarczy tak naprawdę paszport w takich sytuacjach, kiedy ktoś nie ma PESEL-a. Ale większość mieszkających tutaj cudzoziemców ma już PESEL-e, czyli co mają zrobić, gdzie się zgłosić, żeby zostać wpisani, żeby mogli zostać wpisani na listę szczepień? Jeżeli ten PESEL jest już nadany i akurat był w tym terminie, kiedy ten rocznik mógł być szczepiony, to mają wystawione e-skierowanie jak gdyby z automatu. A jeśli nie, to muszą się zgłosić do lekarza i to w punkcie szczepień każdy mogą się zgłosić. Oczywiście zapraszamy do nas na Toropol i tam lekarz dla tych roczników, dla których już jest możliwe szczepienie, a po 9 maja dla wszystkich roczników, po prostu wystawia e-skierowanie, no i szczepimy. Toropol był zamknięty wczoraj i zamknięty jest dzisiaj. Czy dotarły już szczepionki i możemy zakładać, że w ten weekend, czy od piątku już, od jutra będziemy szczepić dalej? No, mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że szczepionki już jadą, bo dostaliśmy odpowiednim systemem informację, że dzisiaj te szczepionki przyjdą. Tak więc tak jak planowaliśmy dla 540 osób na dzień jutrzejszy, jadą szczepionki, także zapraszam Państwa, którzy są w tym harmonogramie. To będzie szczepionka Pfizer i szczepimy od 8 do 18. W przyszłym tygodniu będziemy mieli w kalendarzu szczepienia w środę i w piątek też po 540. Niestety no, nasze moce nie są wykorzystywane, no ale to już jest jak gdyby poza nami.